Witam Cię serdecznie na portalu Statyka Info. Ja nazywam się Piotr Buzała, a temat, jaki będzie aktualnie omawiany, to kurs Mechanika Ogólna. Materiał, który właśnie odsłuchujesz bądź oglądasz, jest jedynie komentarzem do poradnika ze strony Statyka Info. Adres odsyłający bezpośrednio do omawianego właśnie tematu znajduje się w opisie tego filmu. Gorąco zachęcam Cię do odwiedzenia tej strony, ponieważ poradnik, który właśnie widzisz, odnosi się do grafik i opisów zawartych w tym kursie na stronie Statyka Info. Aby zobaczyć całą treść, należy posiadać aktywne konto na portalu. Po krótkim intro bierzemy się do pracy. W poprzednim materiale poznaliśmy wszystkie podstawowe rodzaje obciążeń, czyli oddziaływań zewnętrznych. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje jedna z tych sił, a jest nią moment zgnający. Wstępny opis i charakterystyka momentu zgnającego znajduje się w poprzednim materiale. A więc jeśli poprzedni poradnik o nazwie rodzaje podpór został pominięty, to odsyłam do tego materiału w celu nadrobienia kilku istotnych informacji. Jak zwykle, przed właściwym rozpoczęciem tematu przypominam, że aby w pełni wykorzystać wiedzę zawartą w tym kursie, należy mieć przed oczyma otwarty materiał ze strony Statyka Info, do którego adres znajduje się w opisie tego filmu. Materiał ten jest dodatkowym komentarzem wyjaśniającym poszczególne zagadnienia poradnika o nazwie moment zgnający w kursie Mechanika Ogólna. Moment zgnający występuje w tym poradniku jako siła obciążająca dany układ, a więc np. belkę lub ramę, ale może on wystąpić również jako reakcja podporowa w utwierdzeniu oraz jako jedna z sił przekrojowych, czyli siła wewnętrzna zgnająca. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze poznać i zrozumieć zasadę działania tej siły. Moment zgnający w najprostszej postaci to po prostu siła razy ramię, czyli odległość od siły do punktu, który nas interesuje. Taki zabieg matematyczny utworzy nam siłę, która będzie się kręcić wokół własnej osi i w dalszych obliczeniach nie jest już w ogóle podatna na wpływ odległości, gdyż moment zgnający zawiera już w swojej wartości odległość, o czym mówi jej jednostka, czyli newtonometr. Inną nazwą, z jaką możecie spotkać się na zajęciach, to para sił. Muszą być to dwie siły skupione, oddalone od siebie o pewną odległość i skierowane do siebie przeciwnie, tak aby ich skumulowane oddziaływanie wywołało obrót. Bardzo ważną umiejętnością jest określenie odpowiedniego znaku wartości momentu zgnającego. Wartość momentu może być dodatnia lub ujemna. Aby poprawnie przyjąć odpowiednią wartość, należy wziąć pod uwagę kierunek, w który ta siła będzie kręcić. Do tego bardzo pomocna będzie tarcza zegara. Jeśli siła obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wtedy zapisujemy wartość momentu zgnającego jako dodatnią i analogicznie, jeśli siła kręci przeciwnie do wskazówek zegara, to wartość momentu zapisujemy z minusem. Grafika przedstawiająca dwie tarcze zegara dokładnie to obrazuje. Na lewej tarczy zegara mamy parę sił, która kręci przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, co tworzy nam ujemną wartość tego momentu. A prawa tarcza przedstawia nam sytuację, w której wartość momentu jest dodatnia. Zaznaczę, że takie uwzględnienie momentu w obliczeniach jest możliwe jedynie na schematach płaskich, czyli dwuwymiarowych. W przypadku schematów trójwymiarowych określenie zwrotu oraz znaku momentu jest nieco bardziej skomplikowane, dlatego z pomocą przychodzi nam metoda prawej dłoni, którą poznamy na kolejnym kursie. Działanie momentu zgnającego na płaszczyźnie najprościej będzie zrozumieć na poniższym przykładzie, na którym widzimy wycinek tarczy, belki lub ramy. Widzimy schemat belki, który obciążony jest jedną siłą skupioną. Utworzymy dwa momenty zgnającego. W pierwszym przypadku do punktu A, a w drugim do punktu B. Rozważmy utworzenie momentu zgnającego do punktu A. Wiedząc już, że moment zgnający jest to siła razy ramię, a więc nasze ramię, czyli odległość w tym przypadku wynosi 5 metrów od siły do punktu A przy wartości siły, która wynosi 10 kN. Jedyne co trzeba zrobić, aby otrzymać moment zgnający kręcący w punkcie A, to przemnożyć wartość siły przez odległość. Pod tym schematem znajduje się równanie matematyczne, z którego wynika, że moment w tym miejscu, czyli w punkcie A, będzie miał wartość 50 kN ze znakiem dodatnim. Widzimy, że aby siła znalazła się w punkcie A pokonując najkrótszą drogę, to musi kręcić prawą stronę do punktu, w którym została obliczona wartość momentu. Taki ruch siły zgodny jest z ruchem wskazówek zegara, co udowadnia przedstawiona grafika. Utworzenie momentu zgnającego do kolejnego punktu, czyli punktu B. Używając tej samej siły skupionej, obliczymy moment zgnający w punkcie B. Tym razem, jak mogli się Państwo już domyślić, siła powstała musi być znakiem minus, ponieważ kręci przeciwnie niż w poprzednim przykładzie. Obliczmy, jaką będzie miała ona wartość. Ramię, na którym działa moment, wynosi 3 metry, a siła, którą tworzy nam moment, ma wartość 10 kN. Działanie matematyczne jest widoczne na stronie i widzimy, że uwzględniamy w działaniu wartość siły skupionej ze znakiem minus, ponieważ porusza się ona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie przemnażając wartość siły razy ramię, otrzymamy moment znajdujący w punkcie B o wartości minus 30 kN, co mówi nam, że zwrot momentu jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. W tym poradniku tak naprawdę zostały omówione dwie rzeczy. Po pierwsze została przedstawiona charakterystyka momentu gnającego, a po drugie, w ogóle niezamierzenie, został omówiony krótki wstęp do liczenia reakcji podporowych przy użyciu równań równowagi, co jest świetną wiadomością, ponieważ już za 2 tygodnie lub za 2 poradniki zaczniemy obliczanie reakcji podporowych w belkach. Natomiast nie wyprzedzając faktów, zachęcam do kliknięcia w okienko, które przyniesie Państwa bezpośrednio do kolejnego poradnika, w którym to zajmiemy się groźnie brzmiącym tematem o nazwie statyczna wyznaczalność oraz geometryczna niezmienność. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego materiału do końca i serdecznie zapraszam do kolejnego. Do usłyszenia w kolejnym poradniku lub na zajęciach. Natomiast wszystkich, którzy chcieliby potęgować obliczanie momentów gnających, odsyłam do drugiej części kursu Mechanika Ogólna, w której to cytuje się mnóstwo ciekawych przykładów obliczonych projektów, które miałem przyjemność rozwiązywać z moimi kursantami.